Prześniński mikrofon pojemnościowy sprzedawany jako studyjny, profesjonalny za 65 zł. Nadaje się do nagrywania podcastów. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie Jak zrobić podcast. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, w jaki sposób działa mikrofon pojemnościowy, ale. Chiński mikrofon pojemnościowy, mikrofon, który wprawdzie przez Chińczyków sprzedawany, jako jest, sprzedawany jest jako profesjonalny, studyjny, zaawansowany, super, hiperfajny i w ogóle kosztuje w przejściu na zdówki 60 kilka złotych. W zależności od sprzedawcy to jest w okolicach kilkunastu do dwudziestu kilku dolarów. Średnia cena to jest właśnie w okolicach 60 kilku zł, i w podobnych cenach on jest również i na Allegro. Również kosztuje 60 kilka złotych i również sprze sprzedawany jest jako sprzęt studyjny i profesjonalny. No i pytanie, czy przede wszystkim mikrofon za 60 kilka zł może być profesjonalny, czy w studiach używa się mikrofonu za 60 kilka złotych? No nie, zdecydowanie nie. W związku z czym, jeżeli ktoś twierdzi, że takie coś, mam ich kilka, takie coś, za 60 kilka złotych, może być mikrofonem profesjonalnym, może być mikrofonem studyjnym, no to możliwe są dwa scenariusze, albo ten ktoś nie ma bladego pojęcia o tym, co sprzedaje, albo po prostu próbuje zrobić Was balona. Te mikrofony sprzedawane są pod dwoma symbolami, z BM700 albo BM800. Różnią się tym, że ta siatka, ten grill tak zwany, tutaj na górze, w modelach BM700 wygląda właśnie tak, a w modelu BM800 jest okrągły. I to jest jedyna różnica między tymi modelami. W środku mają dokładnie to samo, są identyczne membrany, identyczne pozespoły, to są po prostu dokładnie takie same mikrofony, tylko że właśnie różnią się tutaj tą, tą siatką, tym grillem. I to jest jedyna różnica. Te mikrofony również może dostać na Amazonie czy też w wielu innych sklepach gdzieś na zachodzie. Nie zawsze był sprzedawany jako mikrofony profesjonalne, i nie zawsze sprzedawane jako mikrofony Sydynę, natomiast będą miały konkretne nazwy. To wynika stąd, że zobaczcie, tutaj nigdzie nie ma żadnego symbolu producenta, żadnego oznaczenia, zupełnie nic. I ten sprzęt może być sprzedawany również i do dystrybutorów, którzy po prostu przybijają swoją pieczątkę. I sprzedałem taki sprzęt dalej. Czym się ten mikrofon różni od mikrofonów dynamicznych, od mikrofonów, które pokazywałem wcześniej, bądź też które zapewne, których zapewne używacie? Przede wszystkim to jest mikrofon pojemnościowy, w związku z czym on działa w troszkę inny sposób. Najważniejsza różnica to jest taka, że jest dużo czujszy, jest dużo dokładniejszy, w związku z czym też więcej dźwięków z otoczenia będzie przez ten mikrofon zbierany. Zauważyłem, że nawet ten tani chiński mikrofon za 60 kilka złotych jest w stanie, przy prawidłowym ustawieniu go oczywiście pod mikser, jest w stanie usłyszeć i nagrać dźwięk zegara, który po prostu wisi sobie na ścianie 3 metry ode mnie i tyka taki zwykły na baterie zegary, który wcale zbyt głośny nie jest. Ten mikrofon nie jest w stanie takie dźwięki wyłapać i zarejestrować. Tak więc... Mikrofony pojemnościowe używane są w miejscach, gdzie no, warunki po prostu na to pozwalają, tak? gdzie jest dużo ciszej, gdzie pomieszczenie jest przygotowane do tego, żeby tego typu mikrofonów można było używać. Nie zawsze nadają się one do nagrywania podcastów, w zależności od tego, w jakim pomieszczeniu nagrywamy. Jeżeli mamy bardzo duży ruch, na przykład za oknem sąsiedzi się na stop tłuką, no to już taki mikrofon po prostu dużo, tych więcej, dużo więcej tych dźwięków zarejestruje, ale nie zawsze jest to wskazane. Druga cecha charakterystyczna, te mikrofony wymagają zasilania. Wprawdzie one są sprzedawane, ja Wam pokażę, mam taki. Pierwszy raz dzisiaj, mam te mikrofony za dwa lata, pierwszy raz dzisiaj rozpakowałem ten, mikro, ten kabel. Sprzedawane są z takim kablem. Z jednej strony jest wtyczka XLR do, do mikrofonu, z drugiej strony jest zwykły jack 3,5 mm, stereo, nie wiem czemu stereo, skoro... Mikrofon nie jest stereofoniczny. I według producenta i według sprzedawców te mikrofony mogą być podpięte bezpośrednio pod komputer. No, oczywiście mogą. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Te mikrofony mogą być podpięte bezpośrednio pod komputer. Z tym, że jaka jest jakość dźwięku, gdy ten mikrofon podłączony jest bezpośrednio pod komputer. Podłączyłem go przed chwilą. Trudno się go stąd wyciąga, więc nagrałem to przed momentem. Podłączyłem mikrofon właśnie przez ten kabel XLR do Jacka 3,5 mm. Podłączyłem go pod swój komputer i nagrałem fragment. Możecie tego fragmentu za momencik posłuchać. Zwróćcie uwagę na poziom sumu i na poziom głośności całego nagrania. Zaznaczę, że ustawienie mikrofonu. Wejścia w komputerze były ustawione na 100% głośności, czyli na maksa. I tak to nagranie brzmi takim mikrofonem podpiętym bezpośrednio pod komputer pod Jacka 3,5 mm. Tak brzmi mój głos nagrany mikrofonem podłączony bezpośrednio pod komputer za pomocą kabla. XLR do Jacka 3,5 mm. No jak słychać, poziom głośności jest fatalny. Jakość nagrania jest fatalna. Za to poziom sumu. Hmm, no to jest jedyna rzecz, której tak naprawdę tutaj nie brakuje. I Co o tym myślicie? Nagranie ma minus 40 dB. Minus 40 dB to w wielu przypadkach jest poziom przy którym ustawiamy, yy, który definiujemy jako granicę szumu, czyli wszystko poniżej tego poziomu tak naprawdę z jest usuwane yy, i na takiej, na takiej, yy, taką głośność właśnie ma nagranie w momencie, kiedy ten mikrofon podepniemy bezpośrednio pod komputer przez 3,5 mm. Tak więc te mikrofony, jak słyszycie, nie nadają się do tego, żeby podłączać je tym kablem, który producent obiecuje, że będzie działał dobrze. Na pewno nie uzyskamy dobrej jakości dźwięku, a na 100% już w ogóle nawet nie ma co marzyć o dźwięku studyjnym czy profesjonalnym. Tak więc podłączamy ten mikrofon zwykłym kablem XLR do miksera, do interfejsu audio, do czegokolwiek innego, co da nam zasilanie Phantom 48 V. I pod takie zasilanie, jak podapniemy ten mikrofon, to dopiero wtedy ten mikrofon będzie działał prawidłowo. Jest jeszcze jedna różnica między tym mikrofonem a y, mikrofonami dynamicznymi. Mikrofony dynamiczne najczęściej mają membranę wbudowaną w ten sposób, że mówi się w ten sposób, do przodu po prostu, do mikrofonu. Natomiast ten, jak wspomniałem, mam kilka takich, ten jest akurat zepsuty, y, ten nie działa, więc go rozkręciłem, żeby pokazać. Ten ma membranę taką, ustawioną w ten sposób. Dlatego też do tego mikrofonu mówi się nie tak, tylko tak. Gdyby ta membrana była większa, no to byłoby to bardzo dobre rozwiązanie, bo mikrofony wielkomembramowe, właśnie z membraną w ten sposób ułożoną, no to jest porządny sprzęt. To jest sprzęt, jaki można zobaczyć właśnie w radiu, jaki można zobaczyć w studiach nagraniowych. Natomiast to, no to kosztuje 60 kilka zł, więc też nie ma co wymagać tutaj jakich cudów, jakichś cudów. Membrama w każdym razie ustawiona jest w ten sposób, trzeba pamiętać o tym, jeżeli zechcecie tego typu mikrofonów używać, żeby ten mikrofon odpowiednio ustawić. I to ważne jest, żeby ustawić go w ten sposób, a nie w ten sposób. Dlaczego? To też Wam za momencie jak pokażę, będę musiał go wyjąć jeszcze raz z tego statywu. W ten sposób ta membrana rejestruje dźwięki zupełnie inaczej niż w ten sposób. W momencie, jeżeli pamiętamy, jak ten mikrofon ustawić, jeżeli wiemy, jak, pod co go podpiąć, możemy oczywiście jak najbardziej tego typu mikrofonu do podcastu używać. No tylko jedno pytanie, czy podoba Wam się jakość dźwięku rejestrowanego w tej chwili przez ten mikrofon? Jeżeli uważacie, że ta jakość dźwięku jest dla Was wystarczająca, jest dla was zadowalająca? No to dobrą wiadomością jest to, że ten mikrofon kosztuje 60 kilka złotych. Można go kupić na Allegro, można go kupić bezpośrednio u Chińczyków, na AliExpress czy w jakimkolwiek innym serwisie. Nie dajcie się nabrać na y, historię typu profesjonalny, studyjny i tym podobne rzeczy, bo profesjonalny to on nigdy nie był, w studiu to on chyba nigdy nie leżał, ale kosztuje 60 kilka złotych. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Zobaczmy, w jaki sposób działa charakterystyka kierunkowa tego typu mikrofonu. Ja go stąd wyjmę. Pamiętajcie, jeżeli macie podłączony mikrofon pojemnościowy, włączone jest zasilanie fantomowe, najpierw koniecznie trzeba wyłączyć zasilanie i dopiero gdy na mikserze interfejsie audio zgaśnie dioda, dopiero wtedy można odpiąć mikrofon. Ja go będę musiał odpiąć, żeby stąd wyłączyć. Poczekajcie, zaraz wracam. Okej, okay. jestem z powrotem, ten mikrofon miałem ustawiony przed chwilą w ten sposób i teraz zobaczmy, co będzie się działo, jak go będę odwracał. Jak wspomniałem, membrana działa, ustawiona jest tak, że powinienem mówić w tą stronę. W momencie, jak będę obracał ten mikrofon, no to rejestracja tych dźwięków będzie już zupełnie inna. Z tyłu będzie słychać trochę nieładnie, trochę nieładnie, trochę nie tak, jak to powinno brzmieć. Więc musimy wrócić do tych ustawień, które były na początku. Musimy pamiętać po prostu, w którym miejscu ta membrana jest i w jaki sposób do tego mikrofonu trzeba mówić. No i oczywiście w momencie, gdybym go odwrócił, to jeśli trzyma zwykłe mikrofony dynamiczne, to też tutaj jest różnica w dźwięku. Łatwo poznać po tym, że zatrzask do tego mikrofonu, zatrzask do kabla jest usytuowany w takim miejscu, że po prostu on nam pokazuje, gdzie jest Przód, gdzie jest ta membrana, gdzie jest ta część mikrofonu, do którego powinni się mówić. Co sądzicie? Czy według Was chiński mikrofon BM700, BM800, czy jak go tam zwał, um, firmy nieznanej za 60 kilka złotych jest wystarczająco dobry, żeby nagrywać nim podcasty? To teraz dla porównania posłuchajcie krótkiego nagrania zaledwie kilku sekund nagranych mikrofonem q 7, mikrofonem dynamicznym, którego ostatnio używam, które ostatnio wam zresztą prezentowałem. Pierwszy argument to jest taki, że zdecydowanie lepiej się słucha nagrań, które są równe, czyli w obu kanałach jest dokładnie to samo. I takie tak. nagranie może być na przykład mono. Ewentualnie, jeżeli stereo, to koniecznie dokładnie takie same. Te ścieżki muszą być opublikowane. Drugi argument to jest ilość miejsca na serwerze, jesteśmy w stanie zaoszczędzić połowę. I trzeci argument to jest transfer danych Twoich słuchaczy. Nie każdy ma nielimitowany internet. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube i zapraszam również do regularnego odwiedzenia strony Jak zrobić podcast. Co tydzień staram się opublikować nowy film, w którym rozwiązuję nowy problem. Problem, z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. Raz idź, nagraj coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.